Na McAfee. No i musimy całą transmisję ustawiać od nowa. 4-0 już takim wynik na prowadzeniu drużyna SPX. No i proszę dać nam dosłownie chwilkę, my szybciutko przygotujemy tutaj Państwu grafikę meczową, no i za chwilę wracamy. Wszystko już gotowe, możemy wracać do meczu, w którym 10. minuta. Dziesiąta minuta tego spotkania. 4-0 dla drużyny SPX FT MDD WSG Bydgoszcz. Przypomnijmy, że drużyna SPX FT MDD Bydgoszcz mogła tutaj przestać chcieć grać w tej pierwszej lidze. W tej fazie grupowej dostała od fazy od władcy możliwość z rozpoczęcia gry w pierwszej lidze. Nie chciała. No i w ten sposób gra w fazie grupowej. Kanik Radosław, strzelcem 5. bramki. Tymczasem dla drużyny SPX asystował z 18 Arek Nowicki. No i już kolejna okazja, dobrze broni bramkarz drużyny z Drzecimia. Kolejna okazja niewykorzystana. Nie mają tutaj możliwości zbytnio rozegrać się teraz zawodnicy Olimpii Juniorów.
doskonale zagrana ta piłka w pole bramkowe, ale zawodnicy Olimpii nie potrafili tego rozegrać. Trzaskowski, Nowicki. Dobrze, piłka do Paczkowskiego, no i broni bramkarz drużyny z Drzecimia. Trzaskowski, Nowicki, jego uderzenie zablokowane. Drzecim jest to oczywiście miejscowość położona niedaleko Świecia. Drużyna, która tutaj na tą halę ma naprawdę bardzo blisko, około 15 km trzeba policzyć, jeżeli chce się dojechać właśnie do Drzecimia. Naprawdę fajne rejony. Jest to bardzo małe miasteczko. Dużo domów, oczywiście jednorodzinne, żadnych bloków. Bydgoszcz, no w porównaniu z Drzecimiem jest oczywiście nie można tego porównać, jest to oczywiście nieporównywalnie większe. No ale naprawdę fajnie, że takie nowe drużyny pojawiają się tutaj na hali widowiskowo-sportowej Świeciu i walczą w Stalex-lidze jak równy z równym z każdą drużyną. W tym momencie 5 do 0, 4 minuty do zakończenia. No już 6 do 0. Chciałem powiedzieć, że 4 minuty do zakończenia pierwszej połowy tego spotkania. Dawid Paczkowski strzelcem tej bramki. Strzelcem bramki na 6 do 0. Widzę na stronie Stalex Sigi, mamy jakiś problem z naszą relacją. Za chwilę postaram się sprawdzić, co się tutaj dzieje. Proszę o chwileczkę cierpliwości.
Już z naszą transmisją powinno być wszystko ok. W tym momencie 8 do 0. Strzelcem Maciej Chełmijak. Była to bramka strzelona w przewadze. Powerplay goal. No i jeszcze chwila do zakończenia pierwszej połowy tego spotkania. Za chwilę ta pierwsza połowa przejdzie do historii. No i wtedy już rozpocznie się walka na całego w drugiej połowie. No i oczekiwanie na ostatni mecz. No i kolejna okazja, no i kolejny gol. Gol dla drużyny z Bydgoszczy. Radek Matyśkiewicz. 9-0. Jeszcze 2 sekundy, no i koniec pierwszej połowy do przerwy. SPX FT MDD Bydgoszcz prowadzi 9-0. No i rozpoczynamy.
No i rozpoczęliśmy strzeleniem 10 bramki. Tą drugą połowę, 10 bramka dla SPX. Strzelcem Dawid Paczkowski. No i kolejna okazja dla drużyny z Bydgoskiej. Walczą. Zawodnicy z Bydgoszczy. No i teraz broni bramkarz. Ale kontuzja jednego z zawodników Olimpii Juniorzy trzecim. Dziesięć do zera, jak na razie. Kolejna próba dla ekipy z Bydgoszczy. Krzysztof Włoch pojawił się w bramce ekipy Olimpii Juniorzy życiem, no i traci bramkę. Mamy 11 do 0. Pogrom wyraźny. Był to trzeci gol tego zawodnika. Zawodnika z numerem 14, Dawida Paczkowskiego. Walczą zawodnicy z Bydgoszczy o kolejne bramki. Radek Kanik. 12 do 0. Bardzo wyraźna. Jest ta przewaga drużyny, która rok temu w debiucie swoim w Stalej Ekstralidze grała w gali finałowej. Zajęła wtedy drugie miejsce w tym wielkim finale halowej Ligi Piłki Nożnej Stalej Ekstraliga. No i w tym sezonie również potwierdzają swoje wysokie aspiracje zawodnicy z Bydgoszczy. Przypomnijmy, że Ultimate Team Bydgoszcz Eurodrup Torunim bezpośrednio po zakończeniu tego spotkania będzie to mecz ostatni
do rozegrania w dniu dzisiejszym. Dzisiaj 5 transmisji plus jedno spotkanie nagrane, bo niestety mieliśmy małą awarię sprzętu. Musieliśmy, bo trzeba dowieźć jedną rzecz z Grudziądza. No i tamten mecz tylko został nagrany. Będzie on oczywiście dostępny w retransmisji, o to się proszę nie martwić. Będzie on już w tym tygodniu w retransmisji. No i za tydzień transmisję w sobotę, a jutro będziemy nagrywali program Stalex Liga po godzinach, w którym będzie losowanie fazy pucharowej, fazy drugiej ligi Stalex Ligi. To już jutro. Mamy aut. Jeszcze 13 minut do zakończenia tego spotkania. Trzaskowski. Teraz małe zamieszanie. Arek Nowicki 13-0. Mamy rzut rożny. Kolejny strzał zablokowany. Łapie futbolówkę bramkarz. Okazja pusta bramka, ależ nie wykorzystano. No teraz za drugim razem Nowicki. 14 gol, przepraszam, drużyny z Bydgoszczy. Przypomnijmy, że jest to kolejna nasza transmisja ze Stalex Ligi. Do tej pory pokazywaliśmy
dla Państwa. No, już wiele spotkań fazy grupowej, więcej niż w poprzednim sezonie, a także pucharu z Ekstraligi. Spotkanie Eurodrobiu będzie 30, które pokazujemy dla Państwa w tym sezonie, już 30. No więc no i jeszcze 70 relacji przed nami. No i oczywiście kolejne spotkanie już za tydzień, w sobotę i w niedzielę w godzinach wieczornych, w sobotę, no tego jeszcze nie wiemy, to będzie ustalone jutro i oczywiście jutro podczas programu Ekstraliga po godzinach, który będziemy nagrywali, taki szybciutko plan transmisji Państwu przedstawimy. A więc proszę się o to oczywiście nie martwić. Taki plan transmisji powstanie i będzie podany Państwu, tak jak już mówiłem, jutro. W tym momencie mogę powiedzieć, że będzie to około godziny 13:00, wtedy pokażemy Państwu właśnie tą Ekstraligę po godzinach z losowaniem, podsumowanie rundy plus losowanie. No i plan transmisji naszych podczas następnego weekendu. Więc zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do kolejna okazja, no ależ teraz nie wykorzystał jej zawodnik z numerem 17, to Adrian Popławski, a Eurodrup już gotowy do swojego spotkania, które już za chwilę, myślę, że około godziny 21:10 rozpocznie się spotkanie drużyny Eurodrobiu. No 21:05 powiedzmy, Eurodrób Toruń kontra Ultimate Team Bydgoszcz. No i kolejna bramka, Dawid Paczkowski, 15:0, asysta Pawlickiego, przepraszam, Popławskiego oczywiście, no i zobaczymy, czy Szymon Kmiecik będzie miał tutaj swoje zerko. Tak szybciutko jeszcze spoglądnę, czy Kmiecik miał jakieś zerko na swoim koncie. Mamy tymczasem kolejną bramkę. Kolejna bramka dla drużyny z Bydgoszczy. Z
strzelcem Arek Nowicki, 6 gol Arka Nowickiego, a Paczkowski zaliczył przy okazji 3 asystę. Nie ma takiego zerka Szymon Kmiecik, więc jeżeli dzisiaj zachowa czyste konto jeszcze przez najbliższe 6 minut, no to Szymon Kmiecik będzie liczył się w tej walce. Jest tutaj już Marcin Gruszczyński, który ma na swoim koncie takie zerko. Gruszczyński w 3 meczach stracił 3 bramki do tej pory. No ale nie ma! Nie ma tego zerka Szymon Kmiecik. Ależ radość. Zawodnik z numerem 82, Dawid Szymczyk, strzelcem pierwszej bramki. Więc no w złej porze akurat, nie mówiłem o zerku. No na takie zerko już nie może liczyć się zawodnik z Bydgoszczy. Tymczasem kolejna okazja, Paczkowski. Nowicki. Jest strata piłki, okazja, broni Szymon Kmiecik. No i ładnie teraz to zrobił Szymon Kmiecik. Szybciutko futbolówka do przodu w kierunku Maćka Chełmieniaka. Ależ teraz taki strzał z prostego podbicia w wykonaniu zawodnika Ultimate Team Bydgoszcz. No a już tam w narożniku drużyna Eurodrup Toruń szykuje się na swoje spotkanie. Długa piłka do przodu. Kolejna okazja, no i kolejny gol w wykonaniu Paczkowskiego. 17-1. Taki wynik w tym momencie na tablicy wyników. Piąty gol tego zawodnika, 3 asysta Kamila Graczyka. No i jeszcze 3,5 minuty. Jeszcze. Kolejna próba, tym razem niewykorzystana. Wycofanie futbolówki do tyłu. Chełmieniak. Kolejna okazja, no ale teraz potężna bomba Chełmieniaka prawą nogą nad bramką. No i kolejna próba dla drużyny z Bydgoszczy. No i teraz już ta bramka musiała paść. O przerwę poprosił SPX FTT Bydgoszcz, a strzelcem bramki Adrian Popławski.
No i mamy kolejną bramkę. Ta przerwa trwała bardzo krótko. Kolejna bramka strzelona w tym momencie. 19. No już 20. Do jednego. Kolejny gol. To bramka samobójcza. Eurodrup już gotowy. Wycofany bramkarz w drużynie z Bydgoszczy, Dawid Paszkowski jako ten zawodnik, który gra za bramkarza w tym momencie na placu gry. Ale już szybciutko wrócił Kmiecik, więc polują tutaj jeszcze na kilka bramek zawodnicy z Bydgoszczy. Teraz indywidualna akcja Chełmijaka, no i strzał zawodnika z numerem 9, to Radosław Kanik, niecelny. Z numerem 18, teraz to Arek Nowicki za bramkarza. Mamy jeszcze rzut rożny. Minuta 10 sekund do zakończenia tego spotkania. Kanik. No i nic z tego nie wyszło. No i bramka numer 21. Tu już... No niestety, Arkadiusz Nowicki dobija coraz bardziej. Tą swoją drużynę przeciwną. 21 do 1, 20 bramkami w tym momencie prowadzą zawodnicy z Bydgoszczy. 30 sekund. Już kolejna akcja Olimpii. Broni Szymon Kmiecik. No i teraz ten strzał zablokowany, jeszcze chwila, jeszcze 5 sekund. Myślę, że tutaj się nic nie zmieni. Drużyna SPX FT WSG Bydgoszcz wygrywa 21 do 1.